Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć i czem Awizlosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji. Znajdujemy się aktualnie bezpośrednio nad nowym placem 5 Rogów, który możecie zobaczyć, jak wygląda z lekką, naprawdę lekką ilością śniegu, które są pochowane tutaj w różnych kubkach, ławkami, no i tymi drzewami, które oczywiście teraz nie są zielone, no bo zima. Tak to mniej więcej wygląda ten betonowy plac, który był zmieniony na nowy zielony. Nie będę mówić o tym, jak to wyglądało, bo to mogliście zobaczyć w moich poprzednich filmach na temat tej przebudowy. A dziś mówimy o innej inwestycji, która jest bardzo blisko stąd. Naprawdę bardzo blisko. Inwestycja, która jest budowana przez 3 lata, aktualnie jest trochę w związku z tym utrudnień, autobusy jeszcze na okrągu, cały plac Powstańców Warszawy jest zamknięty i wyłączony z użytku, jeżeli chodzi o samochody, a mowa tu oczywiście o parkingu podziemnym, który właśnie jest budowany pod placem Powstańców Warszawy. Jest to parking czterokondygnacyjny, czyli na 4 poziomy do dołu, na 420 miejsc postojowych, z czego mniej więcej około 1/3 będzie dla mieszkańców okolicy zarezerwowanych, a pozostałe 2/3 dla kogo? No, dla pobliskich biur. W okolicy mamy NBP, czy po lewej stronie mamy Telewizję Polską, więc na pewno te miejsca szybko się rozejdą. Oczywiście nie będę tutaj uogólniać, dlaczego te miejsca pójdą, ale możliwe, że część będzie dla turystów, jednakże domyślam się, że znaczna ich część będzie wykorzystana przez lokale po prostu biurowe i handlowe w okolicy. Z ciekawostek mogę powiedzieć, że tak jak powiedziałem na wstępie, będzie to trochę budowane. Planowane zakończenie budowy jest na przełomie 2024-2025 i najciekawszy chyba element jest to, że to nie jest faktycznie budowane przez miasto stołeczne Warszawa. O ile ten parking w przyszłości będzie Warszawy, o tyle do tego czasu trochę minie lat, ponieważ na 36 lat będzie on w zarządzaniu przez IMO Park Warszawa, który całkowicie finansuje koszt inwestycji, czyli całą budowę i tak dalej, a później przez kolejne 36 lat będzie mógł z niego dowolnie korzystać. Cały koszt budowy to jest mniej więcej oszacowany na 85 milionów złotych. No i po tym czasie, jak się już skończą te 36 lat, będzie on we władaniu miasta stołecznego Warszawy. Także taka ciekawostka. Ja jestem ciekawy, co sądzicie o takim podejściu, o takim połączeniu. Ogólnie to jest pomysł całkiem dobry, bo jeżeli miasto faktycznie nie ma pieniędzy na taką inwestycję, to w ten sposób inwestycja powstaje, nie jest zarządzana wtedy przez miasto, ale po iluś latach on wróci do władz miasta. Chociaż nie będę ukrywać, że 36 lat to całkiem dużo. To jest naprawdę całkiem dużo. Nie chcę myśleć, w jakim stanie, jak nawet dobrze będzie konserwowany ten parking, ale w jakim stanie on będzie po tych 36 latach. Chociaż z drugiej strony dla wykonawcy to jest, znaczy dla firmy, która to po prostu przyjmuje, czyli spółki IMO Park Warszawa, to jest bardzo dobra inwestycja, bo w ten sposób przez 36 lat mają właśnie taką przestrzeń w samym centrum Warszawy. Co warto podkreślić, to do samej budowy. Jak widzicie, cały plac jest zamknięty i wyłączony z ruchu. Ruch pieszy na okrągło jest pozostawiony i dojazd do Telewizji Polskiej też został pozachowany, tam za chwilkę zobaczycie. Tutaj po lewej stronie jest taka uliczka, żeby po prostu dało się dojechać. Aktualnie cały teren jest ogrodzony, no i są prace w jednych miejscach jeszcze przy usuwaniu szczątek po prostu tego, co było wcześniej tutaj, a w innych miejscach już są faktycznie prowadzone jeden z pierwszych prac wykopowych. Tam jest całe zaplecze budowy, które widzieliśmy, a tutaj właśnie te prace wykopowe, o których wam mówiłem. Powoli wszystko schodzi w dół. No tak jak powiedziałem, to są 4 kondygnacje w dół, więc te 4 poziomy, jak będą powstawać, no to chwilę zajmie, tak? To chwilę zajmie. No oczywiście to nie jest tak, że tylko i wyłącznie powstaje ten parking. Po zrealizowaniu parkingu powstanie pierwszy element nowego placu Powstańców Warszawy, który właśnie w tym miejscu na górze będzie przebudowany z drzewkami i innymi barierami, ale wiecie, o tym to ja będę mówić za jakiś rok, może za 2, jak już będziemy bliżej tego okresu, bo aktualnie to po prostu trudno mówić o czymkolwiek, jak jesteśmy tak daleko odjechani. Ogólnie ta inwestycja jest tak długo mniej więcej realizowana, jak budowa na przykład stacji metra, więc po prostu o tym, co będzie po wybudowaniu stacji metra, raczej się mówi już tak bliżej końca niż na początku, bo po prostu to jest zbyt odległy czas. Ale jak widzicie, prace tutaj właśnie na spokojnie idą. Są 2 dźwigi tutaj duże, które to wszystko realizują. No jak widzicie, dosyć głęboko to wszystko musi zejść. Tak jak mówiłem, to jest w samym centrum Warszawy. Jak widzicie, tutaj właśnie wieżowce, blisko Świętokrzyskiej, blisko
dwóch stacji metra, czyli Nowy Świat, Uniwersytet i Świętokrzyska w nadpierwszej i długiej linii metra, więc całkiem luksusowe warunki tutaj będzie, jeżeli chodzi o parkowanie, a w okolicy faktycznie miejsc parkingowych brakuje, bo nowe ulice zielone raczej nie są przyjazne nowym miejscom parkingowym, jest coraz miejsc, coraz jest mniej miejsc parkingowych, a mieszkańcy, jak mieli swoje samochody, tak mają okolice. Trzeba pamiętać, że tutaj nie tylko i wyłącznie są biura, tak jak powiedziałem na początku, tylko też jest bardzo dużo mieszkańców, którzy mieszkają w tych wszystkich kamienicach i blokach, a one nie mają zazwyczaj żadnych parkingów podziemnych. Tu przy okazji właśnie jest to połączenie aktualnie do telewizji, żeby faktycznie był dojazd w tą ulicę i to jest jedyne, co faktycznie tutaj zostało zachowane w związku z budową tego parkingu. Także tak mniej więcej wygląda ta cała inwestycja. Nie będę ukrywać, że ta całość jest oczywiście całkowicie potrzebna. Nie będę też ukrywać, że okres budowy tej inwestycji jest trochę wygórowany, ale już ostatnio mamy budowany i realizowany łącznik ulicy Światowida z Modlińską, który też przez półtora roku, no dosyć długo. Dosyć długie te inwestycje, ale wiemy, czemu są długo realizowane inwestycje, bo wtedy jest zazwyczaj też taniej z taką po prostu inwestycją. Tak mniej więcej to wszystko wygląda. To było na tyle mniej więcej z tego filmu. Jeśli taki film się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Ja tutaj na koniec powiem tylko, że no, to jest jedna z tych inwestycji, która faktycznie całkiem mnie nawet interesuje, nie będę ukrywać. I chętnie nagrywam o niej materiały, to już jest chyba drugi albo trzeci, ale nie będę ukrywać, że chyba z takim negatywnym odczuciem w stronę wykonawcy jeszcze nie miałem okazji mieć przyjemności, ale mam nadzieję, że po realizacji tego i przy kolejnych filmach już takich nie będzie problemów, dogadaliśmy się mniej więcej i będzie przyjemniejsza ta nasza współpraca, bo nie będę ukrywać, że ja dla Was wszystko tutaj nagrywam z właściwie wolontariatu, bo ja z tego prawie żadnych pieniędzy nie dostaję, więc tylko chcę Was informować, a jeżeli ktoś mi nie chce pomagać po prostu w tej mojej misji właściwie informowania Was o różnych inwestycjach, pokazywania, jak to wszystko jest realizowane, to po prostu nie będę tego robić z tych miejsc, gdzie po prostu jest to mi utrudniane, dlatego na przykład nie ma filmów z placu Trzech Krzyży, bo tam właściwie nie da się latać dronem, ale to taka ciekawostka na boku. Miejmy nadzieję, że kolejny film, tak jak jest planowany, za 2 miesiące na spokojnie będzie nagrany i wyemitowany. A do tego czasu, do zobaczenia już wkrótce. W kolejnych materiałach na moim kanale jutro zajezdnia Nopol i otwarcie uroczyste drugiego toru WKD. Będzie konferencja dosyć długa, ale może Wam się spodoba. Do zobaczenia już niedługo. Cześć!